Dzień dobry Państwu. Próbujemy teraz pokazać nam jak wygląda taki tańce. I jak prosto można to zrobić samodzielnie. Oczywiście, jeśli proszę Państwa nie zna, to zapraszamy i na pewno ktoś Państwu pomoże. Ale trzeba pamiętać, że takich osób, którym będziemy pomagać, będzie bardzo dużo. Więc warto spróbować samemu, bo jak Państwo zaraz zobaczycie, idzie mi wolno na tym laptopie, ale idzie. Jest to bardzo proste. Pierwsza część, to są informacje dotyczące wnioskodawcy. Proszę spojrzeć wniosek o dofinansowanie programu priorytetowego Czyste Powietrze. Termin rozpoczęcia, termin zakończenia. Tutaj bierzemy pod uwagę, przy terminach bierzemy pod uwagę to, co powiedział kolega, czyli mamy 2 lata na wykonanie tej inwestycji, którą Państwo sobie zaplanują. Tak jak zostało powiedziane, będą brane pod uwagę i już koszty, mogą być brane pod uwagę, już koszty, które Państwo ponieśli od 1 stycznia 2018 roku, pod warunkiem, że Państwo inwestycji nie zakończyli. Jeżeli dla Państwa inwestycją jest zarówno modernizacja kotłowni, jak i termomodernizacja budynku, no to tak to trzeba zaplanować. Proszę też pamiętać, że my będziemy mogli Państwu wypłacać środki etapami, ale zawsze będziemy to robić pod faktury. A zatem, jeśli Państwo wykonają jakiś etap zadania, dociepnijcie sobie dwie ściany i wykonawca powie, proszę Pani, ja już więcej kasy nie mam, teraz Pani nie musi za to zapłacić, to będziemy robić dalej. I wtedy wystawi fakturę. Państwo z taką fakturą, która nie musi być zapłacona. Teraz faktury wystawia się z odroczonym terminem płatności, a Wojewódzki Fundusz przelewa pieniądze bardzo szybko, w ciągu kilku dni. A zatem z taką fakturą, którą możecie Państwo zapłacić, jeżeli ją zapłacicie, to my przelejemy pieniądze na Państwa konto, natomiast jeśli faktura będzie nieopłacona, to wtedy będziecie Państwo zobowiązani podać konto wykonawcy i napisać prośbę o przekazanie środków bezpośrednio na konto wykonawcy i to jest tak samo dobra forma. A zatem nie trzeba mieć własnych pieniędzy, o co często Państwo pytacie, jeśli takich środków Państwo nie posiadają. Wypełniamy wniosek dalej. Imię, nazwisko, PESEL to są takie informacje, które Państwo zawsze mają. Jak ktoś nie ma maila, no to go nie wpisze, wiadomo. Powiat, ulica, numer domu, tego Państwa nie trzeba uczyć, każdy to wie. Adres do korespondencji to jest ważna informacja dla nas i jeśli ta korespondencja ma wpływać pod inny adres niż ten, który jest wyżej zamieszczony, wtedy tylko go wpisujemy. Jeśli nie, to nic nie piszemy, idziemy dalej. Rachunek bankowy wnioskodawcy jak najbardziej, ponieważ nigdy nie wypłacamy środków bezpośrednio, zawsze tylko i wyłącznie na rachunek bankowy. Informacje dotyczące budynku. Nie zawsze jest tak, że wnioskodawca mieszka w budynku, który termomodernizuje czy modernizuje. A zatem tu piszemy adres budynku, którego dotyczy wniosek. Powiat, gmina, numer domu, wiadomo, kod portowy, numer księgi wieczystej. Proszę spojrzeć, tu jest wpisany numer księgi wieczystej, aktualny. Państwo czasem przynoszą nam księgę wieczystą, która ma taki długaśny numer. To jest stary numer. Została zmieniona numeracja. Wystarczy zadzwonić do sądu, do Wydziału Ksiąg Wieczystych. Dostaniecie Państwo telefonicznie nowy numer i wtedy my już po tym numerze możemy sprawdzić, czy jesteście właścicielem tego budynku, ponieważ trzeba to dodać. Modernizować budynek. Realizować działanie, składać wniosek może właściciel lub współwłaściciel budynku za zgodą drugiego współwłaściciela lub pozostałych współwłaścicieli. Chyba, że no, istnieje jakieś, będziemy podchodzić indywidualnie. Czasem jest taka sytuacja, że
ktoś na przykład jest właścicielem budynku, ale przebywa za granicą i wtedy notarialnie upoważnia inną osobę do działania w swoim imieniu i to oczywiście jest honorowane. Tutaj mamy jeszcze powierzchnię całkowitą budynku i należy o tym pamiętać i ją oczywiście uwzględnić. Tak jak zostało powiedziane, został tu przykładowo wpisany budynek, którego powierzchnia wynosi 80 metrów, a został on wybudowany w roku 2001, a zatem dotyczy go zarówno modernizacja kotłowni, jeśli właściciel chce to robić, jak i termomodernizacja. Podstawowe źródło to jest węgiel. Dlaczego? Dlatego, że modernizujemy kotły na paliwa stałe, więc tutaj wpisaliśmy węgiel. Część druga, audyt energetyczny budynku. Jeśli macie Państwo audyt, tylko się cieszymy, jest Wam łatwiej wypełnić, ale nie jest on konieczny. W żadnym wypadku dokumentacja projektowa związana z modernizacją. Proszę Państwa, dokumentacja projektowa dotyczy sytuacji, kiedy jest konieczna. A jest konieczna, jeśli wprowadzacie Państwo zmiany w konstrukcji budynku, na przykład, prawda? Jeśli nie, to ona nie jest konieczna. Ekspertyza ornitologiczna. Jeśli Państwo zauważą, że w dachu, budynku, w szczelinach, przy kominie gnieżdżą się jakieś ptaki, to powinni Państwo o tym fakcie powiadomić Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, RDOŚ, tak, pisemnie. Oni przyślą eksperta. Ekspert powie, czy to jest gatunek chroniony, czy nie. Generalnie należy do tego podejść po wyczucie. No cóż, o nasze dziedzictwo przyrodnicze też trzeba dbać. I jeśli faktycznie taka sytuacja ma miejsce, to dobrze by było, żeby ktoś Państwu podpowiedział, jak tym ptakom, które się u Państwa gnieżdżą, zapewnić inne miejsce, już nie w elewacji Państwa budynku, którą właśnie chcecie podzielić i zlikwidować miejsce gniazdowania. Tak jak powiedziałam, jeżeli Państwo takich ptaków nie zauważą, to nie macie odmiany. Uproszczona analiza energetyczna. Zakup. Czy podstawowe źródło ciepła wymaga wymiany? Proszę bardzo. Jeżeli rzeczywiście tak, tutaj zaznaczamy w tym kwadraciku, odznaczyłam, a teraz zaznaczyłam. Czy istnieje podstawowe źródło ciepła, czy podstawowe istniejące źródło ciepła wymaga wymiany? Proszę Państwa, docieplić budynek możecie tylko wtedy Państwo, jeśli posiadacie już kocioł, który spełnia wymagania tego programu, a więc kotły na paliwa stałe minimum klasy A, zgodnie z normą zharmonizowaną polską, europejską, lub kocioł minimum również klasy A gazowy, lub kocioł olejowy, to są wszystko wymagane standardy do źródeł ciepła. Jeśli macie inny kocioł i on tych standardów nie spełnia, to my Państwu nie przyjmiemy takiego wniosku. W takim wypadku nie może być termomodernizowany budynek. Najpierw modernizacja źródła ciepła, a dopiero potem termomodernizacja. Przy czym, jeśli Państwo mają pompę ciepła, kocioł kondensacyjny gazowy, to są jak najbardziej źródła, które spełniają warunki programu, wtedy możecie robić tylko termomodernizację. Kocioł na paliwo stałe, wymieniamy, proszę bardzo, na kocioł gazowy kondensacyjny. Chciałam przejść na ten. Na przykład, niekoniecznie, ponieważ Państwo mogą, proszę bardzo, tutaj, proszę Państwa, tu są możliwości, co my możemy wymienić, to jest ważne. Przy tej komórce jest takie rozwinięcie i mamy kocioł na paliwo stałe, kominy, piec kaplowy, piec wolno stojący typu kozak, trzon kuchenny. To są takie elementy, które musicie Państwo wymienić na nowe. Kocioł na paliwo stałe, o ile nie spełnia warunków programu, bo tak jak powiedzieliśmy, może nie spełnić, prawda? Dobrze.
Tak więc tu sobie rozbijamy, a teraz ja bym chciała przejść do tej komórki. O! Proszę. Bardzo ładnie. To z pomocą tego pana dobrze idziemy na laptopie. I tu będziemy sobie rozwinąć. No i teraz rozwinę to. O! Proszę bardzo. I tu znowu, proszę państwa, ten wniosek jest taki fajny, że państwo nie muszą specjalnie myśleć, bo to on myśli za państwa. Proszę powiedzieć, co my możemy zrobić, na co możemy modernizować. Przedtem państwo w tamtej komórce widzieli, jaki kocioł musicie państwo zmodernizować. A tu macie państwo podpowiedź, co możecie zrobić. Możecie się podłączyć do węzła cieplnego i co więcej, jeśli w pobliżu, bezpośrednim waszego budynku przebiega sieć cieplna, to wy nawet macie taki państwo obowiązek. Program mówi tak. Jest obowiązek podłączenia się do sieci cieplnej lub też sieci gazowej, o ile jest to możliwe i uzasadnione ekonomicznie. Jest tu więc jakieś pole manewru, jak państwo widzą. No i następne, co możemy jeszcze zamiast tego kotła węglowego zamontować? Możemy kocioł gazowy kondensacyjny. Możemy pompę ciepła, grunt, woda, pompę ciepła, powietrze, woda, kocioł kolejowy, kocioł na węgiel i kocioł na biomasę. Ale wszystkie te urządzenia wymienione tutaj mają parametry opisane w naszym programie i muszą te parametry zostać spełnione. Tak jak powiedzieliśmy, kocioł węglowy, minimum klasy A, z Polski zgodny z polską normą. Proszę, tutaj mamy jeszcze dodatkowe komórki dla każdy z państwa będzie musiał przeczytać sobie, to jest proste. Ja tu założyłam, że założę kocioł gazowy kondensacyjny i że zapłacę za niego 16 tysięcy. Takie było moje założenie. Proszę spojrzeć, tu poniżej tej komóreczce program wpisał 15 tysięcy. Dlaczego? Dlatego, że taki jest limit. Więc jeśli ja zechcę sobie zamontować ten kocioł za 16 tysięcy, to 1000 z własnej kieszeni, no chyba, że pomoże panu ochronić to lubię. Gdzieś tu jest pan i o tym pan będzie mówił później. Tu są źródła dodatkowe, jeśli takie u państwa w budynku występują, to oczywiście można sobie założyć, że na przykład modernizujemy przygotowanie ciepłej wody i za to dodatkowo płacimy. Oczywiście, jak najbardziej wszystkie te komóreczki są aktywne. Rodzaj przyłącza, proszę spojrzeć, jak będziemy robić kocioł gazowy, to w skład kosztów kwalifikowanych wchodzi również przyłącze gazowe, które jak wiadomo będzie niezbędne. I ja tutaj też sobie założyłam, że ja za nie zapłacę 7 tysięcy, a program powiedział nie, tylko 5. I te 5 tysięcy to są, proszę państwa, koszty kwalifikowane. Koszty kwalifikowane wrzucane do tego koszyka, które nie mogą przekroczyć 53 tysięcy i od których będzie liczone, dla państwa dotacja. Wysokość państwa dotacji. Przyłącze i tak dalej, Rodzaj instalacji. Proszę spojrzeć, żeby państwo się nie martwili. Czy dotyczy przedsięwzięcia objętego? Dotyczy oczywiście. Dotyczy rodzaj przyłącza lub instalacji. Mamy, możemy, proszę państwa, w ramach modernizacji kotłowni i w ogóle tego modernizacji budynku starać się również o środki na wymianę instalacji, którą macie państwo w budynku, bo często ta instalacja jest bardzo stara, ze starymi grzejnikami i też nadaje się do wymiany. I mamy tutaj wybór. Może to być instalacja grzejnikowa, podłogowa, grzejnikowo-podłogowa lub jeszcze inna i państwo z tego właśnie korzystają i wybierają tą, która u państwa
istnieje. Najczęściej jest to oczywiście instalacja grzejnikowa. Proszę bardzo, założyłam, że ta instalacja będzie kosztować mnie 10 tysięcy i tyle właśnie program przewiduje. Te 10 tysięcy najbardziej przyjmuję. Tutaj mamy, proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, że w punkcie 15, czy to tyczy przedsięwzięcia, próbujemy modernizować, docieplać ściany. Najpierw tutaj zaznaczamy, że jak najbardziej to dotyczy, a później wpisujemy i to, co jest dla nas ciekawe. Proszę spojrzeć. Jeżeli ocieplenie ścian zewnętrznych powyżej terenu, założyłam, że zrobimy to styropianem grafitowym. Państwo mają tu wybór. Proszę bardzo. Jeśli się uda, to kliknę. Proszę bardzo. Też się Państwu rozwija, więc tak, może być to styropian biały, grafitowy, wełna, granulat i tak dalej. Co Państwo sobie życzą, to Państwo wpisują. Ja założyłam, że to będzie styropian grafitowy. I wpiszmy tutaj, proszę Państwa, usuń wszystko, usuń tekst, tylko chcę tekst, ale chcę usunąć to. Proszę Państwa, i załóżmy, że my chcemy tutaj piątkę tego styropianu. No to przejdźmy tu. Chcę przejść do innej komórki. O, właśnie. Chcę tylko 4 cm. Wpisałam 4 cm. I co mi woła mój komputer? Nie, on się nie zgadza, proszę Państwa. I tak zareaguje każdy, proszę Państwa, komputer. Co on mówi? On mówi, że na to fundusz nie da pieniędzy. A skoro nie da, to Państwo tu sobie wchodzą jeszcze raz w tą nieszczęsną komórkę. Co zrobić? Dobra. I zmieniają po kolei, na przykład na 6. Dobra. I co on mówi? Dalej się nie zgadza. Dalej się nie zgadza. To dalej, proszę Państwa, jest za mało. Ale jak piszemy 10 cm, to komputer, proszę bardzo, po tej prawej stronie, w tej ostatniej kolumnie pokaże nam, że jest to zgodne z normą na 2021 rok. I w związku z tym taka ilość tego docieplenia zostanie jak najbardziej zaliczona do kosztów kwalifikowanych. Państwo muszą również podać tutaj, proszę bardzo, jesteśmy w tym miejscu, powierzchnię ocieplenia. Powierzchnię ocieplenia będą Państwo musieli uważnie przeliczyć, czyli policzyć powierzchnię ścian, ale odjąć od tego powierzchnię otworów, prawda? Proszę się jednak, tutaj dalej będą koszty docieplenia, które przewiduje wykonawca. Proszę się jednak tak bardzo nie martwić tym, że Państwo na przykład o czymś zapomną. Na przykład wykonawca doliczy docieplenie ścieży, a Państwo nie policzyli. Proszę stawiać i liczyć maksymalne koszty, czyli tyle, ile maksymalnie przewiduje program. Państwo to macie wszystko napisane. My natomiast pieniążki wypłacimy Państwu tylko pod fakturę i więcej nie grosza. Państwo powinni zadbać o to, żeby wykonawca był osobą wiarygodną. Musicie Państwo zebrać co najmniej 3 oferty. Powinni to być ludzie, o których Państwo cokolwiek, czy firmy, o których Państwo cokolwiek wiedzą i wybrać firmę najbardziej. Tak. Co więcej, tak jak Pani tu podpowiada, jeśli Państwo się na tym znają, to Państwo mogą to zrobić sami. Byle dobrze. Ale ponieważ będziecie to Państwo robić na własnych budynkach, to twórca, czyli Narodowy Fundusz założył, że nie będziecie chcieli Państwo robić koszarki,
tylko zrobicie to naprawdę dobrze. W związku z tym wtedy nie dostaniecie Państwo środków za robociznę. Natomiast wszystkie faktury, które Państwo przedstawią na materiały, oczywiście zostaną uwzględnione. Tutaj dalej są ocieplenie ścian zewnętrznych, ścian poniżej terenu, ocieplenie dachu. Wszystko to liczymy na tej samej zasadzie i wpisujemy taką wysokość docieplenia, jaką my planujemy. Proszę bardzo, komputer za każdym razem Państwu powie, tak albo nie. Jeśli tak, to on się zgadza i są to koszty kwalifikowane. Jeśli nie, to Państwo muszą dołożyć tego styropianu, wełny, granulatu, cokolwiek Państwo sobie zaplanowali. Ocieplenie podłogi? Tak, proszę Pana. Tak, ocieplenie podłogi jak najbardziej również. Wszystkich przegród, to się tak nazywa, które są niedocieplone, które graniczą z powierzchnią zimną, a zatem ziemią, czy piwnicą nieogrzewaną, czy garażem nieogrzewanym. Wszystkie te powierzchnie jak najbardziej można docieplać i są, i jest to koszt kwalifikowany. Ja chciałabym jeszcze Państwu powiedzieć, co jest ważne. Tutaj doszliśmy na przykład do zakupu i wymiany stolarki. Najpierw mamy okna, założyliśmy jakąś powierzchnię i założyliśmy koszt kwalifikowany, to znaczy jakiś tam, który sobie wyliczyliśmy, ponieważ, tak jak powiedział kolega, ten koszt jest określony w programie. Macie Państwo maksymalną kwotę, którą możecie zapłacić za dźwignię. Ale tu już mówię z błędem, bo to nie jest tak, że możecie zapłacić tylko 2000 za metr kwadratowy dźwignię. Nie. Państwo możecie sobie kupić takie wypasione, takie za 10 tysięcy, ale 2000 za metr kwadratowy to są te koszty kwalifikowane, które właśnie będą tutaj wliczane. To samo dotyczy oczywiście okien połaciowych, drzwi i tak dalej. Komputer tutaj nam pokazuje w tej kolumnie, w tym wierszu, że ja też przesadziłam i gdzieś tam policzyłam, dodałam trochę mocniejsze drzwi. Uznałam, że będą lepsze, ale komputer mi pokazał, że nie. W sumie to ja dostanę tylko 7 tysięcy i to będzie ten koszt kwalifikowany za te rubryczki, które tu pokazaliśmy. Tu mamy drzwi zewnętrzne.